Zobaczcie, to moja ulubiona, znaczy prawie ulubiona, bo ja zawsze mówię, że takim moim najmotocyklem to jest Aprilia Tuono V4, a to jest ta wersja sportowa, a nie naked, no ale to jest mój ulubiony silnik V4. Ja nazywam się Piotrek Jędrzejak, oglądacie motogen.pl w trakcie operacji Lato i mamy właśnie tydzień Aprilii. Mamy trzy motocykle sportowe, od dużego przez średniego do małego sporta. To jest RS V4 i to w wersji Factory i to jeszcze w malowaniu Speed White, które powstało na cześć wyścigów MotoGP. No i przyznać trzeba, że wygląda fenomenalnie. Biel w połączeniu z typową dla Aprilii czerwienią i takim niebieskim fioletem, nie znam się aż tak dobrze na kolorach. No i jeszcze te felgi, tutaj to jest kute aluminium, według mnie temu motocyklowi jest nic dodać, nic ująć. No, może wydech, w sensie kształtu, ale jeżeli chodzi o dźwięk, to to jest, słuchajcie, moja ulubiona rzecz w motocyklach, jaka może być. Silnik V4, jego gardłowy ryk na wolnych obrotach, jego wycie na wysokich obrotach, jak ten quick shifter zbijając biegi w dół daje przegazówki. Ja jestem po prostu zakochany w tej V4. To jest 1100 i w RS V4 ma 217 koni mocy. Przy wadze 202 kg ze zbiornikiem na 90%. 202 kg, 217 koni. W nowej wersji, która jest z nami od 2021 roku, trochę zmieniono tutaj wygląd. Wciąż mamy te charakterystyczne dla Aprilii LEDy i tak jakby potrójne reflektory. Mamy też jeszcze poprawioną aerodynamikę z tymi podwójnymi owiewkami i spoilerami. Podobno jeszcze mocniej stabilizuje motocykl, podobno jeszcze bardziej pomaga, aby on nie wstawał na koło i podobno skuteczniej odciąga ciepłe powietrze od kierowcy. Choć prawdę mówiąc, na przykład dziś, jak się jeździ po mieście w temperaturze blisko 30 stopni, to nie da się ukryć, że to jest motocykl sportowy, który chce jechać szybko i w mieście generuje bardzo, ale to bardzo dużo ciepła, co nie jest zbyt komfortowe. No ale to jest wada jeżdżenia motocyklem sportowym po mieście, zalet też trochę się znajdzie. A wracając do tego, co mamy w roku 2021, mamy też, co ciekawe, lekko niższą kanapę, lekko niższe podnóżki, a jednak mimo wszystko większy prześwit. Po prostu Aprilia to poprawiła. W tej wersji RS V4 poprawiono też wahacz. Teraz jest aluminiowy, tak jak był, ale zespawany z trzech części, a nie z siedmiu. Dzięki temu oszczędza 600 gramów masy nieresorowanej. A do tego jest o 30% sztywniejszy, jeżeli chodzi o sztywność poprzeczną, w okolicy osi tylnego koła. Czy ma to znaczenie kluczowe do jazdy tym motocyklem po mieście? Ani trochę. Czy dane robią wrażenie? No jak? Jeżeli chcesz RS V4 jeździć po mieście, to warto wziąć tę droższą wersję Factory. I bynajmniej nie dlatego, że ma na przykład kute felgi aluminiowe, które też oszczędzają masę i sprawiają, że motocykl szybciej zmienia kierunki. Nie dlatego. Dlatego, że w wersji Factory mamy też półaktywne zawieszenie Ohlins Smart EC 2.0. A dlaczego się przydaje w mieście? A no dlatego, że można mu ustawić tryby jazdy, które są połączone z trybami jazdy motocykla. Dzięki czemu na przykład można włączyć tryb drogowy i wtedy zawieszenie przednie razem z tłumikiem drgań i zawieszeniem tylnym dobiera większe nastawy tłumienia, dzięki czemu jazda po mieście jest po prostu, chciałem powiedzieć, bardziej komfortowa, ale powiem mniej niekomfortowa. Układ hamulcowy w tym motocyklu to jest totalny sztos, kosmos i wiele innych epitetów, których tutaj nie użyję. A to dlatego, że składa się z pompy radialnej Brembo, z zacisków Brembo Stylema, czyli w zasadzie najlepszych zacisków Brembo, jakie można zamontować w motocyklu. No i on się zatrzymuje, ten motocykl, po prostu w mgnieniu oka. Nawet troszkę za bardzo się zatrzymuje, albo inaczej, zabawnie jest skonfigurowany układ tutaj świateł awaryjnych, bo w mieście hamując mocno, one co chwilę się włączają, są troszkę nadgorliwe. No ale prawda jest taka, że o ile po mieście on hamuje kosmicznie, to gdy byłem rok temu RS V4 na torze Misano, to tam się dopiero przekonałem, jak sprawny jest to układ, kiedy po szybkiej, naprawdę prostej startowej ostro hamujesz do pierwszego prawego. Fenomenalne. No właśnie, tor.
bo to właśnie tor jest naturalnym środowiskiem tego motocykla i nie mam tutaj na myśli takich torów jak, nie wiem, Jastrząb, Pradom czy Modlin, tylko duże tory wyścigowe. To dopiero tam RSV4 zaczyna oddychać i potwierdzam, byłem nią na szkoleniu Aprilia Pro Experience z Maxem Biagim. To było fantastyczne. Max uczył mnie jeździć. I byłem zakochany w tym motocyklu. Jak łatwo się prowadzi, z jaką lekkością zmienia kierunki. Ktoś kiedyś powiedział, że to jest 600 pod względem prowadzenia i ponad litr pod względem osiągów. Zdecydowanie tak. Jest niesamowity ten motocykl. Ale tym razem jeżdżę nim po mieście. No i przyznać muszę, że jazda po mieście litrowym superbajkiem jednocześnie nie ma sensu, a jednakowoż sprawia ogromną taką dziecięcą satysfakcję i mi się bardzo podoba jazda tym motocyklem po mieście. To jak on, jakie dźwięki z siebie wydaje, ile mocy jest w stanie z siebie wypluć nawet na tych niskich obrotach, jak jest elastyczny. Gorąco zachęcam Was, żebyście umówili własną jazdę testową i sami się przekonali, co to potrafi. A tymczasem zapraszam Was na czwartkowy spot. Ten się wydarza co tydzień, czwartek 19 pod Narodowym, a w tygodniu razem z Aprilią spotykamy się o 19 pod Narodowym, a około 20 jedziemy do salonu Aprilia Liberty w Piasecznie, gdzie czeka na Was Midnight Espresso by Aprilia i Night Shopping by Aprilia, gdzie zgarniecie kilka ciekawych rabatów. Także zapraszamy.